Cześć, Cząsąż. I zapraszam już na 13 odcinek Zmniejsza z tym. Mamy dzisiaj tak dużo materiału jak nigdy, więc zaczynamy od razu z Gutki. Czyli zaczynamy od TarczTBM, a mianowicie TarczTBM. Tym razem zaczynamy od odcinka na Brudnie. Znaczy, tym razem, jak zawsze. No i tak, Tarcza Maria wydążyła już od stacji Konotowicza, czyli C20, 1043 metry. Czyli łącznie 1962 metry. Anna cały czas ma prace serwisowe i tymczasowy punkt informacyjny, który był przy wentylatorni na zaciszu, jest aktualnie zamknięty do czasu startu tarczy Konotowicza. Póki co tamten punkt jest już nieczynny. I dalej na Bemowie tarcza TBM Krystyna wydążyła już 353 metry tunelu za stacją C05 Powstańców Śląskich i łącznie wydążyła już 490 metrów. No możecie sobie wyliczyć, jaki to jest krótki odcinek. I Elżbieta cały czas sobie tam siedzi, nudzi się i tak dalej. Ona tam nie pracuje na razie, tylko ma prace serwisowe. Kolejną informacją mamy to, że już minął pierwszy rok, odkąd nasze odcinki na targówku zostały otwarte. Mniej więcej to by się zgadzało, bo we wrześniu zostały otwarte. Ale dosyć dużo tam część obejmują, pomijając to, że to jest Praga Północ i Targówek, no to są też podwarszawskie duże tam gminy, Ząbki, Matki czy Radzymin, to zyskały dobre połączenie, tam przecież 700 kierunek Trocka jeżdżą. Najpopularniejszą stacją jest Trocka, kto by się spodziewał. Nie dlatego, że część autobusów idzie do Trockiej zamiast do Bieleńskiego, nie, na pewno nie. No i jak chcecie wiedzieć, to od początku najpopularniejszą oczywiście, tak jak mówię, ma Trocka. No i tak, średnio w dni powszednie z stacji Trocka korzystało 10,5 tysiąca, z targówka mieszkaniowego 3,4 tysiąca, czyli widzicie, no wtedy jest dosyć duża różnica, a ze szwedzkiej 1,8 tysiąca. Łącznie korzystało 19 tysięcy ponad, no i czas przejazdu to oczywiście jest 14 minut do Świętokrzyskiej, a przejechane 13 km trasy z Woli na Trocką i Księcia Janusza, no to jest teraz 23 minuty. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowe stacje. No ja jestem oczywiście zadowolony z tego, że je otworzyli. Dochodzimy do awarii wind w metrze. O, jedna winda zniknęła. Czyli tak, w ciągu dzisiejszego dnia, dla mnie to jest piątek, została naprawiona winda na Wawrzeszewie, ale przejdźmy do konkretów. A mianowicie, aktualnie nie działa winda na Tacłowickiej. Macie zdjęcia tych wind, tak na bogato. Winda południowy zachód, poziom minus 1,0, nawet macie teraz na mapce pokazaną, która to jest nieczynna, no i to uniemożliwia tam jednej strony wyjście. Na Wilanowskiej też nie działa, tylko tam już jest z okazji trochę innej roboty. No i tam właśnie jest winda południowy wschód, poziom 0, minus 1 i tam dokładnie tak samo jest, to niestety chwilowo nie działa, no a tam jest tam z różnymi jakimiś przebudowami i tak dalej. Politechnika, winda południowy wschód, poziom 0, minus 1, ta winda nie działa, jeszcze nie jest w remoncie z tego co widziałem, jest po prostu poobklejana, ale tam jest wymiana dźwigu aktualnie. I na stacji Natolin, winda południowy zachód, poziom 0, minus 1. Tam nawet na tym filmie, który nagrałem, to widać ewidentnie, że idą prace do przodu, jest wszystko ogrodzone i niestety jest tylko jedna winda na powierzchnię, więc jak jedna się zepsuje, to już będzie problem. Ale na razie to nie jest dosyć duży problem, ponieważ tam idą prace i na górze też są prace i to widać ładnie. W sensie nie widać, bo to jest wszystko zaogrodzone, ale wiecie, o co mi chodzi. No i tak, dochodzimy do mobilnego popu. Aktualnie, w najbliższym dniu, czyli 21 września, będzie się znajdować pod liceum imienia Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, ulica Anieli Krzywoń 3, no i tam będzie od 7.30 do 15.00 i liceum imienia Stefana Bacha, ulica Dolna 6,
będzie od 8.30 do 15.00. Kolejne macie tutaj oczywiście wypisane póki co do 25.00, z czego 25.00 już nie będzie pod liceum, a będzie na pętli autobusowej Wetteczna i pod Galerią Północną. Znowu, ciekawie, fajnie, ale mobilny pop ogólnie mi się bardzo podoba. Dalej z takich aktualności na bieżąco, czyli utrudnienia. Nieczynny jest pop na Służewie. Macie ten dokładnie, tam jakieś były problemy z pandemią i tak dalej, tam chyba ktoś się zadaził czy coś. No póki co ten pop nie działa i faktycznie ludzie przychodzą do niego i odbijają się od drzwi. Udało mi się to zarejestrować. Kolejną utrudnieniami, to już ostatnimi, jest to, że linia 743 nie działa chwilowo, a właściwie działa, ale jeden przystanek nie działa, przystanek Kubiastowska 01 i 02 nie działa w miejscowości Kaputy i nie ma tam żadnego innego zastępczego przystanku. No i póki co tam jakieś są prace remontowe i po prostu nie jest to przejezdna, nie jest ten przystanek funkcjonalny. Dochodzimy do ZTM-u i teraz mamy takie ładne intro, tutaj ZTM, jak widzicie, w sensie mamy ich siedzibę, może w ten sposób. No i zbliżają się dni transportu miejskiego, no i ogólnie tutaj nam ZTM pokazuje, ile tam nie mamy nowych elektrycznych. Mamy 26 linii tramwajowych dziennych, bo nocnych nie mamy niestety. Jest 425 składów, pomiędzy szczytami jeździ 314 tramwajów, w sobotę i dni świąteczne 235, no to całkiem nieźle. Blisko 58% to jest stawod niskopodłogowy, to też jest bardzo dobra nowina. Tramwaje mają do dyspozycji 136 km trasy, średnia długość linii wynosi 14 km, no chyba, że to jest 13, ale nie, 13 teraz też jest wydłużona, bo jest na dłuższym odcinku jeździ. Łączna trasa wszystkich linii to jest 376,8 km. Czyli jakby ktoś chciał się przejechać wszystkimi liniami jednego dnia, to by dużo kilometrów zrobił, ale niestety coś takiego jest a wykonalne jednego dnia. Sądzę, że nie udało się. I najdłuższą tutaj linią jest linia 10, chyba to nikogo nie zdziwi, jeździ z Wyścigów przez rondo ONZ, czyli tak właściwie centrum, do Bemowo-Ratusz i po czym jedzie do metro Młocinie, czyli właściwie przejeżdża całą Warszawę z odbitką jeszcze na Bemowo. To jest naprawdę nieźle. Tramwaje mają priorytet na niektórych skrzyżowaniach. Będą też nowe tabody od Hyundai'a. No i oczywiście czekamy, aż to się pojawi. Dalej mamy oczywiście to, że nowy się pojawia ten europejski tydzień. Mamy konkurs. No i konkurs odbywa się dzisiaj od godziny 10 do 18 na Facebooku ZTM-u, a właściwie WTP. I będziecie mogli tam brać udział, będą tam wydawane pytania i kto pierwszy, ten lepszy wyśle odpowiedź, ten dostaje jakieś tam różne gadżety i inne rzeczy. Wysyłajcie to nie na Facebooka ich, tylko na specjalnego maila promocja@ztm.waw.pl. Dalej mamy informacje w 4 strony świata, czyli ponad 40 stacji metra mamy, wow. To już jest nieźle. Ale oczywiście, żeby nie było, to będzie jak już będą wszystkie stacje gotowe, bo tak to niestety będzie wyglądać. Aktualnie jeszcze do tych 40 stacji nie robiliśmy, co i tak będzie nieco. Jeszcze mamy nowe pociągi, no więc właściwie będzie nieźle. A w 4 różne strony to chodziło mi o to, że po prostu w każdą stronę geograficzną nasze pociągi metra będą jechać od Świętokrzyskiej. I to naprawdę na dosyć duże odległości. Kolejną informacją jest to, iż w metrze są wymieniane stare tramwaje, w metrze są wymieniane stare, nie tramwaje, a składy ruskie, te jedne z starszych, czyli z 2008-2009, przejechały już ponad 1 000 000 km i zostały zakwalifikowane do 5. poziomu naprawy, czyli takiego głównego, jak to byś powiedział po angielsku, major. No i tam jest dosyć dużo podzespołów, wymienianych siedzenia i w ogóle, i już pierwszy i powoli wyjeżdżają te powymieniane właśnie pociągi na nasze nowe tory, a właściwie nie nowe, bo na M1, tak czy siak, i powoli się pojawiają, różnie przed tym, że mają takie żółte paski, ale to nie wszystkie mają żółte paski mają wszystkie, które miały ostatnio przeglądy, no i są też nowe fotele, no to się wszystko zmienia oczywiście, a my się z nimi cieszymy. Kolejną informacją to jest właśnie te dni warszawskiego transportu, a mianowicie elektryzujące autobusy, czyli od 2019 roku już mamy po prostu dużo nowych elektrycznych autobusów, ładują się nawet niektóre na zajezdniach i na pętlach, to będę musiał wam jeszcze na ten temat specjalnie dać informacje. No i oczywiście autobusy mają też swoje buspasy i to trafiamy naprawdę na takich dziwnych drogach.
Przypominamy o tym, a właściwie powiem wam, że pojawi się kolejne nowe 90 autobusów gazowych, tym razem od Autosana. Mają się pojawić do końca 2022 roku w barwach MZA. W sumie będzie to 305 gazowców. No cieszymy się. I informacja od Vetturillo. Demontaż stacji 9629, w skrócie Modlińska-Żerańska. Stacja jest zdemontowana w poniedziałek poprzedniego tygodnia, właściwie 14. I jak będzie wracać, poinformuje nas o tym w osobnym komunikacie w aktualnościach Vetturillo. No i oczywiście mniejsza z tym. No i do tramwaju warszawskich dochodzimy, czyli nowy, została podpisana umowa na zarządzanie budową na dworcu zachodnim. I nie, to nie jest ten krótki fragment tramwajowy, który dojedzie do hali odpraw. Tam na tej części pierwszej. Nie, to jest coś grubszego. To jest na przebudowę. Tutaj oni tam podpisali na zarządzanie budową, to będzie taki kompleksowy tam zespół, oczywiście inteligentny i w ogóle, czy będą się zajmować wszystkim i tak dalej. I oni będą przez 3 lata się zajmować przebudową całkowicie całego PKP Zachodni, z wszystkimi tam podobudowami, czyli tramwaje, dworzec kolejowy, wszystkie przejścia podziemne, naziemne, kładki, cudań i widy i w ogóle. To będzie wszystko dobrane i to jest na ten odcinek tramwajowy już pod dworcem, czyli nie wiem, czy który będzie pierwszy na Odolany, czy w kierunku Kasprzaka, tak czy siak obydwie odcinki będą budowane w związku z tym. Więcej nie będę się rozchodzić, bo o tym właściwie cały czas trąbimy, więc nie ma sensu. Dochodzimy do WTP i mamy zmiany na ulicy Betsona, a mianowicie tam autobusy będą omijać tą ulicę. Niestety linia 132, 152, 160, 204, 234 i 527 będą kursowały na odcinku objazdowym. Tutaj macie dokładnie to opisane, jak to aktualnie wygląda. I to będzie chwilowa zmiana, bo tylko dzisiaj. Kolejna informacja to jest to, iż jutro dla was, czyli w niedzielę, będzie przejazd zabytkowych tramwajów z okazji właśnie dnia transportu miejskiego. We wtorek będzie darmowy transport, ale to o tym za chwilę jeszcze. W niedzielę 20 września o godzinie 12 z Placu Narutowicza, któż by się spodziewał, będziemy jechać tam Plac Bankowy, Andersa, Most Gdański, Jagiellońska, Śląsko-Dąbrowski, Bankowy i Plac Narutowicza z powrotem. Tramwaje będą jeździć różne, stare, piękne i w ogóle będzie można się nimi przejechać, oczywiście w rygorach sanitarnych, czyli maseczki i połowa miejsc siedzących, ale można, zachęcamy i tramwaje będzie można sobie oczywiście pozwiedzać, jak na przykład na nocy muzeów. Ale tylko te, co będą na wierzchu. Chyba nic nie będzie tak faktycznie na zajezdniach. Weekendowe zgromadzenia w komunikacji, no to tutaj trochę się tego pozmieniało, ale przejdę do tego może później, bo 20, no tutaj się, macie tutaj opisane mniej więcej, tutaj jest i w sobotę, i w niedzielę się zmieniają 100, 116, 178, 180, 503, 518. To jest komunikacja, która ma objazdy w niedzielę. No i właśnie o tym, o czym mówiłem, czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Niestety będzie w internecie częściowo, bo będzie tam transmisja i takie tam różne rzeczy. Ale tak jak mówiliśmy, będzie parada tramwajów, będzie darmowy dzień komunikacji miejskiej i on będzie w najbliższy wtorek. Darmowy przejazd oczywiście zapraszamy 22 września od godziny północ do godziny północ 23. Dobra, wiecie, o co mi chodzi, cały 22, tak czy siak. No to tutaj jak mówiłem, Europejski Dzień Samochodu i obowiązuje on również w kolejach mazowieckich i co ważniejsze, obowiązuje również na WKD, czyli chyba już wiecie, gdzie będę się znajdować. Na WKD-ki to rzadko jakieś akcje są. Przywrócenie podstawowej lokalizacji przystanku Anielewicza 03. Tak wygląda ten przystanek i faktycznie jest ładny, wydemontowany i jest już nowa wiata. Cieszymy się bardzo. Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Smocza 03. Jest przebudowywany tak samo jak Anielewicza, bo to jest związane z przebudową całej ulicy Anielewicza tam w niektórych miejscach. I cieszymy się, jest przystanek po prostu tymczasowy. Dalej, czasowe zawieszenie funkcjonowania przystanku Dworzec Centralny 05. Tam miało, to był przystanek końcowy i początkowy dla linii 174. No to niestety zostało teraz zmienione, on będzie jechać dalej. Nie będzie tam żadnego przystanku tymczasowego. I tak samo Dworzec Centralny 03.
zostanie zamknięty już w najbliższych dniach, dzięki czemu linia 200, N34, N36 i N86 nie będą tam się zatrzymywać w żaden sposób, tylko na innych pozostałych oczywiście przystankach, tak jak to wcześniej wyglądało. No i mamy stałe zmiany dla trasy kursowania skróconych linii 162. Tu macie mniej więcej obliczone Dworzec Wileński, no i Chełmska Aleja Witosa. Tam trochę się pozmieniało i też lokalizacja przystanku końcowego Dworzec Wileński jest 09 teraz. Otwarcie ulicy Bronowskiej, przywrócenie trasy podstawowej dla linii 119, 146 i N72. Cieszymy się, tutaj macie mniej więcej opisane, jakie przystanki wróciły na swoją daną trasę. Przypominamy, nowa aleja jest w przebudowie, czyli aleja Jana Pawła II. Macie tam teraz parę takich ładnych ujęć. Faktycznie się pojawiają powoli już te asfalty, ścieżki rowerowe i tak dalej. Nie ma jeszcze przejść dla pieszych na rondzie 40-latka, co nie zmienia faktu, że już faktycznie pojawiają się powoli sygnalizatory świetlne, tam gdzie będą przyszłości przejścia. I co najważniejsze, a mianowicie mimo tego, że tutaj jest dosyć gruntowe na przykład dla tych chodników i tak dalej, cały czas przejście i aleja Jana Pawła po jednej i po drugiej stronie jest utrzymane i do wszystkich tam miejsc po bokach można spokojnie dotrzeć. To jest dobra nowina. No i teraz już przyspieszymy, bo faktycznie odcinek jest długi. ZDM, a mianowicie od ZDM-u jak płacić za parkowanie aplikacją. Można to zrobić z Mobil Bilet i Zyskaj Cash'a, więc no i Mobi Parking, także no dobre, ja będę oczywiście zadowolony, ale na szczęście nie posiadam samochodu, więc tego problemu nie mam i tego bym się cieszył. Dalej, relacje na wiaduktach na Wybrzeżu Gdańskim w Mielnie, tam były remont po prostu połączenia tam mostu gdańskiego z już częścią taką wiadomo gruntową, no i tam już to zostało pozamienione i się powinno normalnie jeździć, to jest dobra nowina. W przyszłym roku prąd do warszawskich latarni, tych co świecą na LED-owo i te stare, będzie od LEN-u, będzie on to wszystko podłączać i to będzie opiewało się za nieco ponad 32 miliony złotych. I tam jest tego więcej oczywiście napisane, ale nie będę o tym nudzić. Pasy do parkowania na ulicy Ludnej. To jest coś nowego, to zostało powymieniane. Tutaj macie ładne zdjęcia, jak to wszystko wyglądało podczas budowy, jak już to zostało pozmienione, zastąpiło tutaj parę miejsc, z tego coraz więcej, wygodniej, jeszcze to ładnie wygląda, to jest zawsze największa nowina. No i cieszymy się oczywiście razem z ZDM-em, że tak to wygląda, a nie inaczej. Bliżej ważnego usprawnienia drogowego na Wilanowie, tam byłem dzisiaj nawet, czyli w piątek, i patrzyłem, jak wygląda to połączenie miasteczka Wilanów z właśnie ulicą Wilanowską i od razu mówię, jest faktycznie zamknięte dla pieszych i rowerzystów, tam są dosyć duże utrudnienia, bo część właśnie tej ścieżki rowerowej tam jest zamknięta, ale co ważniejsze, no to będzie niezłe połączenie z miasteczkiem Wilanów. W ogóle się zdziwiłem i tam dawno nie było, a tam się naprawdę miasteczko Wilanów nieźle budowało i naprawdę ładnie tam to wygląda. Co ważniejsze, będzie połączenie z ulicą Wilanowską i prawdopodobnie nawet z tego co pamiętam, z sygnalizacją świetną, tak dokładnie, więc to będzie niezłe połączenie i wszystkie ścieżki rowerowe i tak dalej zostaną połączone, żeby nie było tak, że ta główna ścieżka obok kanałku, co się ciągnie, będzie zamknięta. Nie, ona będzie cały czas przejezdna, jak była cały czas. Rusza budowa chodnika do przystanku tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej Chorza 04. Jeżeli ktokolwiek wysiadał kiedyś na przystanku Chorza 04, to by na pewno miał pewnie pokusę, jeżeli chciał iść do ulicy Wilczej, żeby przejść się takim pasem asfaltowym pośrodku niewykorzystanym do przejścia dla pieszych, który był po drugiej stronie. No i ZDM w końcu po x latach doszedł do wniosku, że wyjdą nam naprzeciw. Chociaż no nie wiem, może to z jakiegoś projektu edukacyjnego. Tak czy siak, będzie tam chodnik, jest już w budowie i oczywiście nie powiem tyle, to jest świetna zmiana. Będzie tam takie przejście, jakie jest mniej więcej wygląda na ulicy Prostej, pośrodku drogi obok tramwajów, do tego przejścia dla pieszych. To jest zmiana na bardzo dobre. Jeszcze lepsza ulica Saska, czyli tak jak wam mówiłem, a nie, to Saska. Tutaj się zmieniają te zielone różne rejony i tak dalej, no to tutaj się tego będzie dziać i w ogóle wszystkie krzaczki, bezpieczne miejsca i tam jakieś pasy rowerowe, chociaż pasów rowerowych to niekoniecznie, jakieś ścieżki
chodniki ładne i tak dalej. No to jest dobra nowina, głównie to jest oczywiście tam zasadzenie nowej zieleni i postawienie nowych chodników. Kolejny etap robót na pszczółku grochowskim to jest coś, co no faktycznie może dać trochę w kość niektórym tam mieszkańcom, że to się trochę pozmieniało. Niestety nie mamy tutaj dokładnych informacji, kiedy to w końcu będzie. Planują to zakończyć na przełomie listopada i grudnia, czyli jeszcze chwilę. No i tam już to idzie dalej, jest przejście dołem, czyli ogólnie jest przejazd, wszystko tak jak powinno to wyglądać. Z tym, że się dołem większe kotki, bo prawie że do rana wyznaczna jest to objazd prowadzony, ale na szczęście nie jest źle i tak jak mówiłem, do listopada lub grudnia jakoś powinno to skończyć. Dochodzimy do UM-u. No i tak, twierdzą tutaj UM, że jest już drugi tydzień w stołecznych szkołach i przedszkolach. I nie jest aż tak źle. Wpłynęło 177 zgłoszeń dotyczących COVID-u. No i tak, co my tutaj mamy dokładnie, jeżeli chodzi o zamknięcia? Tu mamy dużo cyfr, tak więc ja je szybko podyktuję. Mamy tutaj parę osób, które padły ofiarą pandemii. Mamy 16 nauczycieli, 16 uczniów, 3 pracowników administracji tutaj szkolnej. No i co najważniejsze, wpłynęło 77 wniosków, tak jak mówiłem, i jest to 16 przedszkoli, 2 zespoły szkolno-przedszkolne, 23 szkoły podstawowe, 12 zespołów szkół, 14 liceów i tam dalej jeszcze dużo takie specjalistyczne ośrodki. Łącznie 277 uczniów jest wraz z rodzicami na kwarantannie, 40 nauczycieli, 1 pielęgniarka szkolna oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkolnej. Także no niestety pandemia ma swoje żniwa również w szkołach, ale nie aż tak duże, jakby się można było spodziewać. I tak długo dobrze, że po 2 tygodniach jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Światowy Dzień Sprzątania w dzielnicy Wisła. No to tak jak możecie domyślać, było po prostu zbieranie. Milion wolontariuszy w 180 krajach wzięło udział. No i było sprzątanie na plaży, na Powiślu i tak dalej. No to jest dobra nowina. Dbajmy o Wisłę, dbajmy o to, żeby jak to najlepiej wyglądało. Czy ja tutaj coś pokręciłem? Nie. 19 września, czyli w najbliższą sobotę, czyli dzisiaj będzie ta akcja. Zapraszamy do brania udziału. No i dochodzimy do ostatniej informacji, a mianowicie w Saskim jest pełno literatury. Tam są różne teraz nagrody literackie, różne akcje w właśnie ten weekend. Może zapraszam tam serdecznie. Będą plenery literackie i będziecie mogli też tam słuchać. Dzisiaj do 18.30, a w niedzielę od 11 do 18.30 będziecie mogli słuchać i cieszyć się literaturą w Ogrodzie Saskim. To było na tyle, że mniejsza z tym, niestety długi wyszedł, ale naprawdę było dużo informacji. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacji w Warszawie, kliknijcie w subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I naprawdę, ja wam mówię. Teraz zamierzam zbuntować z zapraszem na metę. Chyba, że City Skyline jest to zęby pierwsze, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie metę. Już niedługo. Cześć!